Serdecznie Państwa witam. Dzisiejszy temat to temat zamówiony przez jednego z naszych słuchaczy i dotyczy on zarządzania finansami, zarządzania pieniędzmi według Biblii. Jest to temat bardzo pojemny, dlatego obawiam się, że na jednym odcinku się nie skończy. Mało tego, ten jeden odcinek będzie najpierw poświęcony głównie wersetom, które mówią o pieniądzu, bo pieniądz to jest główny termin w zarządzaniu finansami. A potem być może pojawią się kolejne odnogi tego tematu. Może najpierw, skąd się biorą pieniądze? Na samym początku mamy punkt zero. Ten punkt zero następnie przechodzi do punktu pierwszego. W punkcie zero mamy coś, co moglibyśmy nazwać zakupem materiałów i surowców. Jedynka to już są wyroby gotowe. Te wyroby gotowe oczywiście są przeznaczone na to, żeby sprzedać. Czyli jeżeli, załóżmy, jesteś rolnikiem, hodujesz kury po to, żeby mieć jajka, to tutaj kupujesz paszę, kury, tutaj masz już wyprodukowane jajka, które sprzedajesz. Czasami jest tak, że nie możesz sprzedać za gotówkę, więc dwójka, czyli moment, kiedy dostajesz pieniądze za to, co wyprodukowałeś, może być dokładnie w tym samym czasie, kiedy jest jedynka, albo później, lub jeżeli pracowałeś na zasadzie przedpłaty, czyli tak jak pracownik najemny, czasami niektóre zawody są takie, że dostaje się wypłatę z góry, a dopiero potem się realizuje zamówienie. No to wtedy ma się pieniądze wcześniej. Jest to rzadkość, ale zdarza się. Więc widać, że jedynka to jest moment, kiedy sprzedajesz to, co wytworzyłeś. Na przykład jesteś urzędnikiem, dostajesz pieniądze z góry, potem przez cały miesiąc pracujesz, dlatego kto cię w urzędzie zatrudnił i realizujesz ten cykl operacyjny. Po drugiej stronie mamy też zero. To jest to samo zero, chodzi o punkt czasowy. I czasami jest tak, że materiały i surowce do produkcji kupujemy z wyprzedzeniem, a płacimy za nie później. I wtedy to będzie w czwórce. Czyli jeżeli my za swoje materiały i surowce do produkcji płacimy później, płacimy w czwórce. Ta luka pomiędzy czwórką a dwójką to jest tak zwany cykl operacyjny netto. Cykl operacyjny netto. O ile tenże cykl od zera do dwójki to jest cykl operacyjny, to jest z kolei okres, po jakim czasie ty spłacasz swoje zobowiązania wobec kogoś, jeżeli brałeś te materiały i surowce na zasadzie obiecania komuś, że zapłacisz za to później i płacisz faktycznie w punkcie 4, to ta luka nazywa się cyklem operacyjnym netto. I teraz im więcej na każdym takim cyklu zarobisz, tym stajesz się bogatszy. Im częściej taki cykl realizujesz, tym stajesz się bogatszy. Od razu widać, że jeżeli możesz na przykład na jednym cyklu zarobić powiedzmy 10%, to w tym momencie, jeżeli taki cykl będzie raz do roku, no to zarobisz rocznie 10%. Ale jeżeli taki cykl będzie miał miejsce dwa razy w roku i zarobisz na nim 5% na każdym z nich, to już masz wtedy
powyżej 10% rocznie. Jeżeli taki cykl będziesz miał 3 razy dziennie, no to już widać, że nawet 0,5% na każdym cyklu powoduje, że stajesz się bardzo zamożnym człowiekiem. Więc teraz szybkość pracy też ma przełożenie na to, ile wytworzysz majątku. Tyle wprowadzenia teoretycznego. Jak podejrzewacie, w Biblii takie rysunki nie są namalowane. One wynikają pośrednio z tego, co się w Biblii czyta. Natomiast na jednym rysunku, no, Paweł nie dołączył takiego rysunku. Czy też Łukasz, czy kto inny. Pierwsze miejsce, które chciałbym, żebyśmy przeczytali, to jest 1 Tymoteusza, 6 rozdział, 10 werset. 1 Tymoteusza, 6 rozdział, 10 werset mówi: albowiem korzeniem wszelkiego zła jest miłość pieniędzy. Niektórzy, ulegając jej, zboczyli z drogi wiary i uwikłali się sami w przeróżne cierpienia. Więc tutaj trzeba zacząć od ostrzeżenia. Pieniądze to nie jest zabawka, pieniądze to nie jest żona, pieniądze to nie jest mąż. Pieniądze nie służą do tego, żeby je kochać. Korzeniem wszelkiego zła jest miłość pieniędzy, wręcz Pismo mówi, a to oznacza, że może nie należy ich nienawidzić, bo to też byłoby nienależne pieniądzom. Po prostu jest to narzędzie, którym się posługujemy, aby realizować swoje cele. Psalm 24 z kolei mówi, że pańska jest ziemia i to, co ją napełnia, świat i ci, którzy na nim mieszkają. Czyli już w tym momencie mamy: pańska jest ziemia i to, co ją napełnia, świat i ci, którzy na nim mieszkają. Mamy właściwą perspektywę. Do kogo należą pieniądze? Pieniądze należą do Boga. Nie są to twoje pieniądze, nie są to moje pieniądze, nie są to pieniądze kogokolwiek innego, tylko to są pieniądze, które Bóg nam dał do działania, tak? I generalnie cały majątek na całym świecie należy do Boga, nie do człowieka. Żaden człowiek nie ma prawa używać tych pieniędzy w sposób całkowicie samowolny, choć oczywiście pewną wolność w trakcie używania własnych pieniędzy mamy. I to pokazują nam Dzieje Apostolskie, 5 rozdział, 4 werset. 5 rozdział, 4 werset mówi tak: czyż póki ją miałeś, tą rolę, Piotr mówi to do Ananiasza, nie była twoją, a gdy została sprzedana, czy nie mogłeś rozporządzać pieniędzmi do woli? Cóż cię skłoniło do tego, żeś tę rzecz dopuścił do serca swego? Nie ludziom skłamałeś, lecz Bogu. No więc Ananiasz tutaj popełnił pewnego rodzaju pomyłkę, która spowodowała, że skłamał Duchowi Świętemu, skłamał Bogu. I ten człowiek po prostu chciał dać część pieniędzy ze sprzedaży swojego pola na potrzeby Kościoła. I mógł tak zrobić. Problem polega na tym, że tak wyglądała ta sytuacja, jak gdyby dał całość. I tutaj nikt nie wymagał od niego dania całości. I Piotr mówi, że mogłeś rozporządzać pieniędzmi do woli. Mógł dać połowę, mógł dać 1/3, mógł nie dać nic. I nikt by mu nic nie powiedział. Człowiek ten szczerze chciał dać, ale nieszczerze zakomunikował to, ile dał. Podobnie jego żona. Prawdopodobnie oni się zmówili, bo takie słowo tu pada, zmówiliście się. Czyli w pewnym sensie można by podejrzewać, że chcieli uchodzić za lepszych niż są. Bóg nie potrzebuje tego, żebyśmy kłamali, dając na sprawy kościelne. To jest zupełnie niepotrzebne. Jest wyraźnie powiedziane, możesz tymi pieniędzmi rozporządzać do woli, jeżeli je masz.
Lepiej, żebyś szczerze był skąpcem, niż obłudnie udawał wielkiego darczyńcę. Kolejne miejsce to jest Łukasza 19:23. Łukasza 19:23. Mówi takie słowa. Dlaczego więc nie dałeś pieniędzy moich do banku? Po powrocie miałbym je z zyskiem. Czyli tutaj widać w przypowieści, która dotyczy 10 min, pan tego sługi, który dostał pieniądze, dostał pytanie, dlaczego nie dałeś pieniędzy moich do banku? A więc istnieje coś takiego jak bank i te słowa pokazują nam w 23 wersecie, po powrocie miałbym je z zyskiem. Czyli ten człowiek oczekiwał zysku. To oznacza, że bank jako instytucja jego zdaniem daje zysk. Na czym polega zysk banku? No więc mamy kapitałodawcę. Kapitałodawca to jest taki człowiek, który ma coś więcej niż debet. I ten człowiek, kapitałodawca, chce pożyczyć kapitałobiorcy. Ten kapitałobiorca być może pokazuje swoje potrzeby jako wynikające na przykład z jakiejś produkcji. Chce produkować jajka, tak jak przed chwilą mówiliśmy. No i te pieniądze po drodze mamy instytucję pośredniczącą, ja ją tu oznaczyłem jako B, czyli bank. No więc kapitałodawca trzyma swoje pieniądze w banku. Bank pożycza pieniądze kapitałobiorcy. Oczywiście bank nie robi tego za darmo. Jeżeli można powiedzieć, że średnia stopa procentowa to jest R, to wtedy R plus P będzie płacił kapitałobiorca bankowi jako wynagrodzenie. Z kolei bank zapłaci kapitałodawcy R minus P2. No więc widać, że to R minus P2 to jest ten zysk, o którym mówi tutaj pan. No oczywiście jest też mechanizm taki, że omijamy bank i wtedy rozliczamy się po stopie równej R. Korzysta na tym zarówno przedsiębiorstwo, bo płaci tylko R, i korzysta na tym kapitałodawca, bo dostaje R zamiast R minus P2. Oczywiście ten system ma wady, które nazywamy ryzykiem. I to ryzyko dotyczy takiej sytuacji, że na przykład kapitałodawca chciałby teraz pojechać na wakacje i zabiera pieniądze, a przedsiębiorstwo, załóżmy, potrzebuje tych pieniędzy jeszcze na rok. Więc zaczynają się problemy. Tak, nie ma pieniędzy, bo kapitałodawca mówi, no to ja już dziękuję, fajnie było. I właśnie dlatego przedsiębiorstwo raczej będzie gotowe zapłacić nieco więcej bankowi w zamian za to, że bank pożyczy mu na dłużej. I też ten bank w pewnym sensie stabilizuje to ryzyko. Czyli nie ma darmowych lunchy, trzeba o tym pamiętać. W finansach nie ma darmowych lunchy.
Jeżeli po drodze jest pośrednik o nazwie bank, on dostaje prowizję P i P2, tak? To nie jest tak, że ktoś w gratisie coś daje. No dobrze, wracamy teraz. Łukasza 9.3. Łukasza 9.3. Tutaj mamy takie słowa. I rzekł do nich, niczego nie zabierajcie na drogę, ani kija, ani torby, ani chleba, ani pieniędzy, ani dwóch szat. To, co prawda, dotyczyło konkretnego czasu, kiedy działo się to na terenie Izraela i Izraelici byli obowiązani tych posłanych karmić, ale również jest tutaj duchowa zasada. To znaczy, że robotnik pański nie ma obowiązku dokładać do biznesu głoszenia Ewangelii. Czyli nie daje tutaj swoich pieniędzy. Pieniądze ma dać Pan. I jest zasada, jeśli Pan wysyła, to Pan zaopatruje. Nie ma pieniędzy, znaczy, że ktoś sobie wymyślił, że jest posłany. Jeżeli są pieniądze, no to nie znaczy, że został posłany, ale to jest jeden z elementów koniecznych, niewystarczających. Musisz być pewien, że Bóg cię wysłał do jakiegoś zadania. Jeżeli nie dał pieniędzy na dane zadanie Bóg, to znaczy, że sobie wymyśliłeś. Nie jest coś takiego, żeby brać kredyt na realizowanie jakichś duchowych zadań, albo płakać, wymuszać na ludziach, hej, słuchaj, ta... Dajcie mi tu kasę, bo ja mam wizję, że muszę teraz ewangelizować pół Krakowa, to dajcie mi 1 000 000 złotych, bo tyle to będzie kosztować. Nie, jeżeli faktycznie dostałeś taką misję od Boga, to Bóg ci te pieniądze da i tylko w modlitwie, w komórce, zamknięty sam na sam z Bogiem, możesz te prośby przedstawiać Bogu, a Bóg już znajdzie sposób, żebyś te pieniądze miał. Chyba, że sobie to wymyśliłeś. To jest jeden z prostych sposobów, żeby to sprawdzić. Czyli kolejne miejsce, Izajasza 55:2. Czemu macie płacić pieniędzmi za to, co nie jest chlebem? Dawać ciężko zdobyty zarobek za to, co nie syci? Słuchajcie mnie uważnie, a będziecie jedli dobre rzeczy, a tłustym pokarmem pokrzepi się wasza dusza. Więc tutaj są słowa Boga. One się zaczynają tak. Nurze, wszyscy, którzy macie pragnienie, pójdźcie do wód. A którzy nie macie pieniędzy, pójdźcie, kupujcie i jedzcie. Pójdźcie, kupujcie bez pieniędzy i bez płacenia wino i mleko. Czemu macie płacić pieniędzmi za to, co nie jest chlebem? Dawać ciężko zdobyte zarobek za to, co nie syci. Słuchajcie mnie uważnie, a będziecie jedli dobre rzeczy, a tłustym pokarmem pokrzepi się wasza dusza. Generalnie zbawienie jest za darmo. I to jest rzecz, która nie jest chlebem. I tutaj jest to w sposób przenośny pokazane. I dotyczy to właśnie duchowej sprawy. Jeżeli jesteś człowiekiem, który potrzebuje zbawienia, to Bóg daje ci to zbawienie za darmo. Niezależnie od twoich uczynków, niezależnie od twojego potu, niezależnie od twojej pracy, to wszystko jest za darmo z łaski Bożej na podstawie doskonałej ofiary Pana Jezusa Chrystusa, który umarł na krzyżu Golgoty, został pogrzebany i zmartwychwstał trzeciego dnia, jak oznajmia Pismo. Więc generalnie to jest bezpłatnie dostępne każdemu grzesznikowi, każdemu bezbożnemu, gdyż Bóg usprawiedliwia bezbożnego na podstawie tego, że dany bezbożny uwierzy w Pana Jezusa Chrystusa. Uwierz zatem w Pana Jezusa Chrystusa, a za darmo będziesz miał zbawienie, życie wieczne. Dar łaski Bożej jest nieutracalny, jest raz na zawsze, bo to jest łaska Boża i to jest bez pieniędzy i bezpłatnie i bez płacenia, bez jakichkolwiek z twojej strony angażowania tutaj czegokolwiek, bo Bóg takich środków nie chce za zbawienie. Kolejne miejsce to jest Kaznodzieja 7. Kaznodzieja 7 rozdział. 11 werset.
Mądrość jest lepsza niż majątek. Jest ona korzystna dla tych, którzy oglądają słońce. Gdyż pod osłoną mądrości jest tak, jak pod osłoną pieniędzy. Lecz korzyść z wiedzy jest ta. Mądrość daje życie tym, którzy ją mają. Czyli widzimy, że zarówno mądrość, jak i pieniądze mogą służyć za osłonę. Pewnego rodzaju ochronę. Tak, możemy kupić ubezpieczenie, możemy kupić dach nad głową, możemy różnego rodzaju takie ochraniające nas tutaj inicjatywy za pieniądze podjąć. Ale widać, że mądrość jest lepsza od tych pieniędzy. Więc lepiej mieć mądrość i nie mieć żadnych pieniędzy, niż mieć pieniądze i nie mieć żadnej mądrości. I Kaznodzieja 5:9. Kto miłuje pieniądze, pieniędzmi się nie nasyci, a kto miłuje bogactwo, zysków mieć nie będzie. To również jest marnością. Czyli widzimy, że miłowanie pieniędzy jest tutaj pewnego rodzaju elementem, który uniemożliwia korzystanie z zysków. Jest to tak z pieniądzem, ja już to wam narysowałem, że musisz go puścić w obrót. Jeżeli będzie on ciągle w punkcie zero, niezainwestowany, no to nie zrealizujesz ani jednego cyklu, bo kochasz pieniądze, miłujesz pieniądze, nie chcesz ich wypuścić ze swoich rąk, nadmiernie się zabezpieczasz, nie chcesz ich zainwestować, no to zysków mieć nie będziesz. Więc generalnie jest to również ważne, żeby te pieniądze były używane do tego, aby cały czas były w obrocie. Kolejne miejsce to jest Psalm 15:5. Psalm 15, 5 werset. Pieniędzy swych nie pożycza na lichwę i nie daje się przekupić przeciw niewinnemu. Kto tak czyni, nie zachwieje się nigdy. Ten psalm mówi o człowieku sprawiedliwym, mieszkającym w domu Bożym. I generalnie jest tu powiedziane o nim, pieniędzy swych nie pożycza na lichwę. Cóż to jest ta lichwa? No więc są dwie szkoły. Jedna mówi, że ten naturalny zarobek banku, który tu jest, czyli uczciwa premia rynkowa, nie jest lichwą, tylko lichwą jest to, co jest ponad tą premię. I druga szkoła jest taka, że lichwą już jest ta premia. Czyli, że nawet jeżeli jest pożyczka, to ona powinna być po prostu całkowicie bez R. Tak? Czyli pożyczam 100, mam oddać 100. Pożyczam 50, mam oddać 50. A nie 50 plus coś. I generalnie patrząc na to, czego nauczał Pan Jezus Chrystus, pożyczka to jest wręcz pożyczam ci 100, a nie oczekuję zwrotu. Prawda? Jazda bez trzymanki. No trzymamy się Zbawiciela jako naszego Pana. Nie masz wiary na tyle, żeby pożyczyć, to nie pożyczaj. Ale jeżeli pożyczasz, to rozstrzygnij w sercu swoim, że nie oczekujesz zwrotu. Trudne. Od razu powiem, że nie znam nikogo, kto by tak pożyczał, włącznie z sobą. Natomiast jest to wzorzec nowotestamentowy i jest to wzorzec, do którego osiągnięcia powinniśmy dążyć. I tutaj ta lichwa to jest generalnie jakiekolwiek odsetki. Jakiekolwiek odsetki dotyczące
tego kapitału. Czyli jeżeli pożyczam 100, to nieważne, że inflacja jest 10%, odbieram 100. Jeżeli odbieram 101, to jest to już lichwa. I generalnie nie pożyczaj, jeżeli nie masz zamiaru odebrać dokładnie 100. Chyba że chcesz grzeszyć przeciwko Słowu Bożemu. Kolejne miejsce to jest Druga Królewska 22:7. Druga Królewska 22, 7 werset. Lecz nie trzeba rozliczać się z nimi z pieniędzy im wręczonych, gdyż pracują uczciwie. I tutaj jest generalna zasada dotycząca pracy dla Boga, bo to dotyczyło odbudowy różnych elementów świątyni, remontu, byśmy dzisiaj użyli takiego słowa, czy tam odświeżenia, czy też naprawienia tego, co zepsute. Czyli nie trzeba było się rozliczać z pracownikami, gdyż pracują uczciwie. W ogóle, no jak? No to byśmy się dowiedzieli, czy pracują uczciwie, sprawdzając, rozliczając, prawda? No nie. Z pracownikami pańskimi nie rozliczasz się. Taka jest zasada według Biblii. Nie ufasz bratu, który zajmuje się daną rzeczą? No to po prostu nie zlecaj mu tego. A jeżeli mu zlecasz, bo mu ufasz, to go nie sprawdzasz, nie rozliczasz. Tak, nawet Judasz nie był rozliczany. Okazał się Judasz złodziejem. Ale nawet Judasz nie był rozliczany. A co dopiero brat czy siostra ze zboru, który zajmuje się daną sprawą. Jeżeli ten brat mówi, że na daną rzecz poszło 1000, to poszło 1000. Jeżeli do worka wrzucasz pieniądze i brat zajmujący się finansami powiedział, że było 780, załóżmy na dany cel 780 tysięcy, no to było 780 tysięcy, a nie, że będziesz go rozliczał, żeby sprawdzić, czy było 781. I to jest generalnie prosta zasada. Nie masz zaufania do braci, no to po prostu nie decyduj się na to, żeby w danym zborze być. Bo to znaczy, że jesteś w złym miejscu. To znaczy, że masz wspólną kiesę ze zbójnikami, skoro im nie ufasz. A to wtedy jest twój problem. No więc generalna zasada jest taka, jeżeli uważasz, że ktoś jest nieuczciwy, no to go nie powołuj na daną funkcję i wyklucz ze zboru, bo Słowo Boże mówi, że tych, którzy mienią się braćmi, a są złodziejami, należy wykluczyć ze zboru. A jeżeli nie uważasz go za złodzieja, bo masz go wspólnie w zborze, no to masz mieć do niego pełne zaufanie. To jest brat ze zboru. Tak? Pracujący z tobą razem w Królestwie Bożym. I kolejne miejsce to jest 5 Mojżeszowa 23:20, czyli Księga Drugiego Prawa. Księga Drugiego Prawa 23:20. Nie będziesz pożyczał na lichwiarskie odsetki twemu bratu, nie będziesz brał odsetek za wierzytelność pieniężną, ani za wierzytelność żywnościową, ani za cokolwiek, za co się bierze odsetki. Czyli widzimy wyraźnie, że za to, za co się bierze odsetki, ty nie będziesz brał. Jeżeli uważasz, że Słowo Boże ma dla ciebie wartość, to nie będziesz brał odsetek. Jeżeli uważasz, że należą ci się odsetki, to znaczy, że w praktyce nie uznajesz Słowa Bożego w twoim życiu. Więc umówmy się, albo jedno, albo drugie. Nie można mieć dwóch rzeczy naraz. Odsetek i Biblii za Słowo Boże. Kolejne miejsce to jest 5 Mojżeszowa 14:20. 5 Mojżeszowa
14:20. Prawdopodobnie popełniłem tutaj pomyłkę, bo nie widzę odniesienia. No tak, tutaj chodzi o trzecią Mojżeszową 25:36. Nie bierz od niego odsetek ani lichwy, a bój się swojego Boga, aby twój brat mógł żyć obok ciebie. Nie dasz mu swoich pieniędzy na odsetki, a swojej żywności mu nie dasz, aby więcej odebrać. Czyli widzimy tę samą myśl kapłańska, czyli trzecia Mojżeszowa, 25:36-37. Kolejne miejsce to jest druga Mojżeszowa. Druga Mojżeszowa, 22:25. Jeżeli pożyczysz pieniędzy komuś z ludu mojego, ubogiemu, który jest u ciebie, nie postępuj z nim jak lichwiarz, nie ściągajcie od niego odsetek. Czyli jednoznacznie ta sama myśl. Piąta Mojżeszowa 2:6 znowu. Piąta Mojżeszowa, drugi rozdział, 6 werset. Żywność będziecie od nich kupować za pieniądze, abyście mieli co jeść. Również wodę do picia będziecie od nich kupować za pieniądze. Czyli widzimy tutaj to samo, co jest w Nowym Testamencie, abyście na niczyją pomoc nie byli zdani. Chodzi o to, że tutaj Izrael miał mieć do czynienia z przejściem przez nie swoją ziemię. Chodziło o ziemię Ezawa. I Pan powiedział wyraźnie, że mają oni kupować za pieniądze żywność, a nie żerować na dobroczynności Ezawa. Czyli jednoznacznie to widać, że pewnego rodzaju korzystanie z czyjejś uprzejmości to jest pewnego rodzaju nawiązanie społeczności z tym kimś. Bóg sobie nie życzy pewnego rodzaju powiązań swoich ludzi z ludźmi tego świata. I tutaj jako ilustracja druga Kronik 25:9. Druga Kronik 25:9. Wtedy rzekł Amasjasz do męża Bożego, a co zrobić ze 100 talentami, które dałem wojsku izraelskiemu? Mąż Boży odpowiedział, Pan ma tyle, że może ci dać więcej niż to. Czyli generalnie tutaj widzimy, że Amasjasz, czyli król judzki, spowinowacił się z Izraelitami, wynajął wojsko z Izraela i zapłacił im 100 talentów. I te 100 talentów miało być użyte po to, żeby ci żołnierze walczyli po stronie Judy. Lecz przyszedł do niego pewien mąż Boży i rzekł królu, niech nie wyrusza z tobą wojsko Izraela, gdyż Pan nie jest z Izraelem, z nikim z Efraimitów. Lecz wyrusz sam, działaj, wytrwaj dzielnie w boju. W przeciwnym razie Bóg przywiedzie cię do upadku wobec nieprzyjaciół. Bóg ma bowiem moc, by wesprzeć, ale i przywieźć do upadku. Wtedy rzekł Amasjasz do męża Bożego, a co zrobić ze 100 talentami, które dałem wojsku izraelskiemu? Mąż Boży odpowiedział, Pan ma tyle, że może dać ci więcej niż to. Amasjasz oddzielił więc wojsko, które przyszło do niego z Efraima, aby powrócili do swoich miejscowości. Czyli jednoznacznie widzimy, że te pieniądze do tego posłużyły, żeby wynająć sobie Izraelitów, Efraimitów, z którymi Bóg nie był. I my też mamy taką zasadę, że jeżeli realizujemy jakieś cele Boże, to nie możemy łączyć tej pracy z jakimikolwiek pieniędzmi od ludzi niewierzących, albo nawet od wierzących, o których stanie duchowym wiemy niewiele. To mają być pieniądze czyste. Także nie możemy korzystać z pracy takich ludzi, którzy są zwyczajnie niezbawieni, niewierzący, dlatego że jest to jak najbardziej analogicznie
proszenie się o kłopoty. Bóg takiej rzeczy nie błogosławi i nie ma z tego żadnego pożytku. Tworzy się tylko jazgot. Mało tego, ludzie niezbawieni albo o złym stanie duchowym myślą, że oni tacy nagle potrzebni się robią. Mateusza 7 rozdział, tam masz ludzi, którzy prorokowali w imieniu Pana Jezusa. Kto wie, czy to nie byli zaproszeni przez prawdziwych wierzących ludzie, którzy mówili po prostu w imieniu Pana różne rzeczy, albo też inne aktywności tam opisane. Więc nie wolno takich rzeczy robić, nie wolno łączyć. Pierwsza Królewska 21:6. Pierwsza Królewska 21:6. Odezwał się do niej, rozmawiałem z Nabotem Jezreelczykiem i rzekłem do niego: odstąp mi swoją winnicę za pieniądze lub, jeśli wolisz, dam ci także w zamian winnicę. I tutaj widzimy jednoznacznie, pierwsza Królewska 21:6, że Achab prosił Nabota Jezreelczyka, aby mu odstąpił winnicę. 21:6. Odstąp mi swoją winnicę za pieniądze lub, jeśli wolisz, dam ci także w zamian winnicę. A on na to: nie odstąpię ci mojej winnicy. Prosta sprawa, że Nabot nie chciał żadnych interesów z grzesznym królem Achabem prowadzić. Był człowiekiem być może nieświętym, ale sprawiedliwym Izraelitą i uczciwym, i nie chciał mieć nic wspólnego, żadnych interesów z bezbożnikiem. I to samo powinno nas charakteryzować. Nie miejmy żadnej łączności przez pieniądze, żadnych wspólnych interesów z bezbożnikami. Co innego, jeżeli to jest zwykła transakcja handlowa z kimś o przeciętnym stopniu, czyli po prostu jest to człowiek, którego nie znamy jako Achaba, tak? Albo jako Manassesa. Ale jeżeli jest to człowiek, który jest znany jako człowiek o bardzo złej reputacji, bezbożni, który nie zamierza się nawrócić, no to w tym momencie nie możemy mieć żadnych interesów z kimś takim. Pieniądze są nośnikiem społeczności. Druga Królewska 5:26. I rzekł do niego: nieprawda, czy moje serce nie szło z tobą, gdy tamten mąż odwrócił się ze swojego powrozu w twoją stronę? Czy to była odpowiednia pora przyjmować pieniądze, aby nabyć za nie szaty i oliwniki i winnice i trzody owiec i bydło i niewolników i niewolnice? Jednoznacznie tutaj widzimy, że Elizeusz miał sługę Gehaziego. I Elizeusz nie chciał niczego przyjąć od Naamana Syryjczyka, który chciał dać pieniądze na służbę Bożą Elizeuszowi. I ten Elizeusz odmówił. I Gehazi, sługa Elizeusza, niesłusznie postąpił, pobiegł za tym właśnie Naamanem i zażądał pieniędzy, i zażądał innych elementów, które miały wartość finansową. I Elizeusz mówi, że to nie czas teraz te pieniądze konsumować i nie czas się zasilać w ten sposób. I oczywiście będzie taki czas. Izajasza 23:15-18, o tym właśnie mówi Elizeusz. Izajasza 23:15-18. I stanie się w owym dniu, że Tyr będzie zapomniany przez 70 lat, odpowiednio do wieku jednego króla. Po upływie 70 lat powiedzie się Tyrowi, tak jak mówi pieśń o nierządnicy: weź lutnię, obchodź miasto, zapomniane nierządnico. Graj dobrze, śpiewaj dużo, aby sobie przypomniano o tobie.
Po upływie 70 lat nawiedzi pan Tyr, a ten wróci znów do zarobku za swój nierząd i będzie uprawiał nierząd ze wszystkimi królestwami świata na powierzchni ziemi. Ten nierząd to jest po prostu handel. Tak jest nazwany działalność gospodarcza Tyru. Lecz jego zyski i jego zarobek za nierząd będą poświęcone panu. Ciekawa informacja. Nie będzie się go gromadziło ani chowało, lecz zysk przypadnie tym, którzy są w służbie pana, aby się mogli najeść do syta i okazale się ubrać. Czyli taki czas, o którym Elizeusz tutaj mówił, nastąpiłby później, tak? Więc takie zdarzenie mieć miejsce będzie miało. I kolejne miejsce to jest Druga Królewska 12:16. Druga Królewska 12:16. Nie rozliczano się z tymi mężami, którzy przekazywali pieniądze do ich rąk, aby je wypłacali wykonawcom robót, gdyż ci postępowali uczciwie. Już o tym mechanizmie mówiliśmy. Jeżeli kogoś ustanowiliśmy, że jest skarbnikiem, nie kontrolujemy go, nie ma takiej potrzeby. Jeśli mamy życzenie kontrolować, to go odwołujemy i jeśli nie mamy do niego zaufania, tak? Więc tutaj jest prosta sprawa. Albo masz zaufanie, wtedy nie sprawdzasz, albo nie masz zaufania, to po co powołujesz? Przypowieści 17:16. Przypowieści 17:16 brzmi następująco. Na cóż pieniądze w ręku głupca? Mógłby nabyć mądrości, lecz nie ma na to rozumu. Właśnie, bardzo dobre pytanie, o którym już wcześniej sygnalizowałem, że mądrość jest osłoną i pieniądze są osłoną, ale mądrość jest lepszą osłoną niż pieniądze. Kolejne miejsce, Kaznodziei 5:10. Kaznodziei 5 rozdział 10 werset. Gdy majątek rośnie, rośnie liczba tych, którzy z niego korzystają. I jego właściciel ma z niego tylko taki pożytek, że jego oczy to oglądają. Czyli wracając do tego naszego mechanizmu. Jak będziesz szybko cyrkulował, to twój majątek będzie rósł. Być może będziesz rozszerzał tą działalność, rozszerzał. I będziesz kiedyś miał już pracownika, potem dwóch, potem 15, potem 100, potem 700, potem 3000. No więc ten werset mówi, że gdy majątek rośnie, rośnie liczba tych, którzy z niego korzystają. Tak naprawdę wystarczyłoby ci, żeby się ograniczyć do tego, żeby zaspokoić siebie i swoją rodzinę, zabezpieczyć. I po co to tak rozdmuchiwać? I daj zarobić innym. Daj innym realizować ich cykle operacyjne. Bo co prawda ty im tutaj dostarczasz rozrywki, że oni krążą w tym cyklu, ale twoje oczy nie mają z tego żadnego pożytku. Twoje oczy jedynie to oglądają, ale ty z tego nie jesz, bo ile zjesz? Zjesz co? Śniadanie, drugie śniadanie, trzecie śniadanie, siódme śniadanie, szesnaste śniadanie. To się rozchorujesz, chłopie, babo. Więc generalnie nie ma tak. Nie ma takiej potrzeby. Gdy majątek rośnie, rośnie liczba tych, którzy z niego korzystają. I właściciel ma z niego tylko taki pożytek, że jego oczy to oglądają. Czyli żadnego pożytku, bo musi na to patrzeć i przyglądać się, gdzie to fruwa i furczy. Więc daj sobie, chłopie, spokój. Daj sobie, babo, spokój. Amosa 2:6. Amosa, drugi rozdział, 6 werset. Tak mówi Pan, z powodu trzech zbrodni
Izraela i z powodu czterech nie cofnę tego, ponieważ sprzedają za pieniądze sprawiedliwego, a ubogiego za parę sandałów. Czyli generalnie widać, że jest tutaj potępione niewolnictwo takie, żeby sprawiedliwego sprzedawać. Sprawiedliwy nie służył do sprzedaży. Sprzedaż na niewolnika czy zadłużonego to wynikać zawsze miała z głupoty danego człowieka lub grzeszności danego człowieka. Kolejne miejsce to jest Amos 8:6, ta sama myśl. Tyle, że tutaj już jest skierowane do handlarzy. I nabywać nędzarzy za pieniądze, a ubogich za parę sandałów i sprzedawać poślad zboża. Czyli oni, tutaj ci bezbożni handlarze, chcieli nabywać nędzarzy za pieniądze i generalnie ubogich za parę sandałów. Jest to bezbożność, żeby doprowadzać sprawiedliwego do zadłużenia i jest to bezbożność, żeby sprzedać sprawiedliwego. Oczywiście najgłośniejszy i najbardziej bezczelny, diabelski fakt, kiedy sprzedano sprawiedliwego za pieniądze, to kiedy Judasz sprzedał Pana Jezusa, a uczeni w piśmie kupili Pana Jezusa od Judasza za 30 srebrników. Więc generalnie widzimy jednoznacznie, że ten fakt sprzedaży sprawiedliwego miał miejsce co najmniej jeden raz. Kolejne miejsce Mateusza 25:18. Mateusza, 25 rozdział. Osiemnasty werset. A ten, który wziął jeden, odszedł, wykopał dół w ziemi i ukrył pieniądze pana swego. I jest to pokazane jako grzech. Czyli, tak jak powiedziałem, żeby nie przesadzić ze nadmiernym zaangażowaniem w taki cykl operacyjny, to zrealizowanie tego cyklu jest jednak obowiązkiem każdego człowieka. Realizowanie tego cyklu i zarabianie. I zakopanie pieniędzy, czyli zostawienie w punkcie zero i nieuruchamianie całego cyklu, jest tutaj pokazane jako rzecz naganna. Oczywiście w duchowy sposób dotyczyło to tego, że ten człowiek nie skorzystał z łaski zbawienia. Dostał od Boga zdolność do tego, żeby uwierzyć w Pana Jezusa Chrystusa, dostał rozum, dostał wiedzę, dostał dostęp do wiedzy biblijnej, a nie uwierzył w Pana Jezusa Chrystusa. A nie skorzystał z tego, że Jezus Chrystus umarł za jego grzechy i dlatego pójdzie do piekła. Bo każdy, kto nie uwierzy w Pana Jezusa Chrystusa, na wieki wieków będzie dręczony dniem i nocą w jeziorze ognia i siarki, czyli w piekle, czyli w tym miejscu, gdzie po prostu torturowany jest człowiek dniem i nocą na wieki wieków. Łukasza, 19 rozdział, 15 werset. Łukasza, 19 rozdział, 15 werset mówi tak. A gdy on, objąwszy królowanie, powrócił, kazał przywołać do siebie te sługi, którym dał pieniądze, aby się dowiedzieć, kto ile zarobił. Czyli znowu, minimalny zarobek to jest po prostu uruchomienie tego cyklu operacyjnego, a w życiu duchowym to jest przede wszystkim uwierzenie w Pana Jezusa Chrystusa jako Twojego Zbawiciela. I jeżeli Ty te dobra, które otrzymałeś, ręce, nogi, głowę, oczy, inne zdolności, słyszenia, nie wykorzystasz na szukanie Boga, to wtedy byłoby ci lepiej, gdybyś się nigdy nie urodził. I to jest podstawowa rzecz, do której jesteś obowiązany. Jesteś zobowiązany, żeby uwierzyć Bogu. I to nie jest wybór, to jest po prostu konieczność. Uwierz w Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz miał życie wieczne, nieutracalne zbawienie, bo zbawienia utracić się nie da, gdyż jest z łaski niezależnie od uczynków.
Kolejne miejsce to jest Dzieje Apostolskie, 8 rozdział, 20 werset. A Piotr rzekł do niego, niech zginą wraz z tobą pieniądze twoje, żeś mniemał, iż za pieniądze można nabyć dar Boży. Otóż zbawienia nie da się kupić. Nie da się kupić darów Ducha Świętego, bo w pierwszej kolejności to dotyczyło akurat tego, że Szymon, który po prostu widział, jak Duch Święty bywa udzielany przez włożenie rąk, też chciał taką zdolność, umiejętność nabyć od apostołów za pieniądze. Ale ta generalna zasada, że za pieniądze nie można nabyć daru Bożego. Nie możesz kupić sobie zbawienia. Zbawienie jest za darmo, z łaski, niezależnie od twoich uczynków, niezależnie od twoich pieniędzy, dlatego że Jezus Chrystus, umierając na krzyżu Golgoty, zapłacił za wszystko. Za wszystko zapłacił Pan Jezus przez swoją doskonałą ofiarę na krzyżu Golgoty. I kolejne miejsce, Dzieje Apostolskie 24-26. Zarazem miał nadzieję, że mu Paweł da pieniądze. Dlatego też posyłał po niego częściej i rozmawiał z nim. Ale nie dostał pieniędzy od Pawła, więc ten urzędnik państwowy oczekiwał, że dostanie od Pawła łapówkę. Chrześcijanie nie dają łapówek. Nie ma żadnych powodów, żeby jakiekolwiek łapówki dawać. Paweł tak naprawdę przez to, że nie dał tej łapówki, umarł, został zabity w Rzymie. Ale gdyby dał łapówkę, to zgrzeszyłby. Co jest większym problemem? Zgrzeszyć czy dać się zabić? No więc perspektywa biblijna jest taka, że zgrzeszenie jest większym nieszczęściem. Już lepiej umrzeć niż zgrzeszyć. Lepiej dać sobie uciąć rękę niż wykonać grzech, do którego ta ręka cię prowadzi. Lepiej wydłubać sobie oko niż posłuchać tego oka i zgrzeszyć w ten sposób, jak to oko cię prowadzi. Taka jest perspektywa biblijna. I druga Mojżeszowa 30:15. Druga Mojżeszowa 30:15. Bogaty nie da więcej, a ubogi nie da mniej niż pół sykla, jako dar ofiarny dla Pana na okup za wasze życie. Widać, że Bóg tutaj nie jest łasy na pieniądze. Od każdego człowieka ten podatek miał być podobny co do wysokości. I kolejna rzecz, to jest druga Mojżeszowa 36:5. I rzekli do Mojżesza, lud przynosi więcej niż potrzeba na wykonanie tego, co Pan nakazał wykonać. Wtedy Mojżesz wydał rozkaz, który ogłoszono w obozie. Niechaj już nikt, ani mężczyzna, ani kobieta nie przynosi ze swojego dorobku żadnego daru ofiarnego na rzecz świątyni. I lud zaprzestał przynosić. A tego, co zniesiono, wystarczało na wykonanie wszelkich prac, a nawet zbywało. Więc widać jednoznacznie, że jeżeli jest jakieś Boże dzieło do wykonania, Bóg nie chce, żeby dawać nie wiadomo ile, tylko tyle, ile jest potrzebne na to dzieło. I tutaj widać wyraźnie, że Mojżesz, jeżeli zobaczył, że tych pieniędzy jest wystarczająco dużo, bo ludzie byli tak chętni, żeby dawać na świątynię, to nie powiedział, dobra, zróbmy większe teraz skarbony, będzie na zapas. Nie. Te pieniądze miały zostać u ludzi, mieli tymi pieniędzmi zarządzać do woli, bo cel, który był związany z świątynnym celem, został zrealizowany. Słyszałeś kiedyś, żeby jakiś ksiądz lub pastor powiedział, no już nie wrzucajcie, już starczy, naprawdę jest już dość. Ja nie słyszałem takiego przypadku, chyba wszystkie gazety by o tym pisały. I to pokazuje, komu służą ci ludzie. I na pewno nie służą temu, komu służył Mojżesz. Kolejne miejsce. 2 Koryntian 9:8 i na tym skończę.
Drugi Koryntian, 9 rozdział, 8 werset. A władny jest Bóg udzielić wam obficie wszelkiej łaski, abyście mając zawsze wszystkiego pod dostatkiem, mogli hojnie ułożyć na wszelką dobrą sprawę. Czyli widać jednoznacznie, siły do realizacji tego cyklu operacyjnego dostajemy od Boga. I to Bóg powoduje, że błogosławi nam w trakcie realizacji tego cyklu. I jeżeli chcemy dawać pieniądze na jakieś Boże cele, to jednym z testerów jest to, czy mamy wszystkiego pod dostatkiem. Jeśli nie masz wszystkiego pod dostatkiem, to Bóg twoich pieniędzy nie chce. Tu jest wyraźnie powiedziane, że Bóg jest władny udzielić wam obficie wszelkiej łaski. Czyli zarządzanie finansami działa w obie strony. Jeżeli ty sobie wymyśliłeś coś, że Bóg chce, żebyś to zrobił, to Bóg da ci zaopatrzenie. Bóg posyła, Bóg zaopatruje. Nie ma pieniędzy, znaczy, że sobie ubzdurałeś to, że masz być wysłany w dane miejsce. To jest po prostu tylko i wyłącznie twoja fantazja. Weź zimny prysznic i przeproś Boga za to, że ubzdurałeś sobie, że On coś od ciebie chce w tym zakresie, skoro nie dał pieniędzy. W drugą stronę działa to też tak, że nie ma czegoś takiego w chrześcijaństwie jak wdowi grosz. Wdowi grosz jest grzechem. Tutaj mamy wyraźnie powiedziane, że władny jest Bóg udzielić wam obficie wszelkiej łaski, abyście mając zawsze, nie czasami, zawsze wszystkiego pod dostatkiem. Czyli to jest najlepszy tester. Jeżeli Bóg chce od ciebie pieniądze, to ty widzisz, że ci się zwyczajnie przelewa. I z tego przelewu, z tego nadmiaru Bóg chce. Nie z twojej biedy. Jeżeli masz biedę, znaczy, że z jakiegoś powodu Bóg od ciebie żadnych pieniędzy nie chce. I nie dawaj mu, bo to jest grzech. I dalej. Abyście mając zawsze wszystkiego pod dostatkiem mogli hojnie, nie skąpo, hojnie, hojnie ułożyć na wszelką dobrą sprawę. Słowo mogli nie oznacza musieli. Mogli znaczy, że możesz to zrobić, tak jak Ananiasz i Safira mogli rozporządzać swoimi pieniędzmi do woli. Jakby nie chcieli dać, też by się nic nie stało, bo Bóg ma dość pieniędzy. Niepotrzebne są Jemu twoje pieniądze. Ale jednym z testerów, że masz prawo dać pieniądze na Bożą służbę, jest to, że masz tych pieniędzy w nadmiarze. Bóg nie chce pieniędzy od kogoś, komu brakuje pieniędzy. Jeżeli komuś brakuje pieniędzy, to jest to najlepszy sygnał, że ma Bogu nie dawać żadnych pieniędzy, bo takie jest Boże tutaj polecenie, w tym Koryntian, tak? 2 Koryntian 9:8. Więc dziękuję Państwu za uwagę. Serdecznie zachęcam do czytania Biblii, Słowa Bożego, żebyście się nie dali zwodzić przeróżnym i obcym naukom. Pamiętajcie, że oszuści religijni czy kler lubi tłok i twoje pieniądze, natomiast to nie są ludzie od Boga. Ludzie od Boga mają to do siebie, że jeśli Bóg ich posłał, to Bóg ich zaopatruje. Nigdy się nie zwracają do ludzi o pieniądze, tylko do swojego Boga, a to Bóg już kieruje serca ludzi, którzy kochają Boga, żeby kierował strumienie pieniężne tam, gdzie jest Boży zamiar. Jeśli Bóg kogoś posyła, Bóg tego kogoś zaopatruje. I nigdy nie korzysta z pieniędzy, które są pieniędzmi wątpliwymi, pochodzącymi z powiązań z różnymi fałszywymi naukami, fałszywymi praktykami. Tego Bóg nigdy nie robi. Czytajcie Biblię, Słowo Boże. Zachęcam, żebyście, jeśli dotarliście do tego miejsca, pod filmem umieścili jeden lub dwa wersety z Biblii, które w tym temacie waszym zdaniem są wersetami, które w waszym sercu najwięcej wywołały pracy. Zachęcam do tego, żeby po prostu te wersety wkleić. I zachęcam także do tego, żebyście czytali Biblię, Słowo Boże. I proszę, aby ci, którzy nie mają Nowego Testamentu, napisali do mnie. 739-089-088 to jest telefon, na który możesz SMS-em wysłać taką prośbę o Nowy Testament bezpłatny.
Także możesz e-mailem wysłać czytaj.biblie@onet.pl. Możesz także stacjonarnym adresem się posłużyć czytaj@biblie.skrytka31-63500 Ostrzeszów albo CMS-skrytka328-50950 Wrocław 68. Zatem zachęcam do czytania Biblii, Słowa Bożego. Z Bogiem.